Witam wszystkich. Jesteśmy dzisiaj na plantacji w Dolecku u pana Mirosława Garnińskiego, gdzie prezentujemy nasz kombajn Jagoda 300 do zbioru borówki amerykańskiej. Kombajn jest to kombajn zaczepiany do ciągnika. Wymagania, jeżeli chodzi o ciągnik, to jest około 80 koni mechanicznych. Kombajn jest przystosowany zarówno do zbioru w pierwszym, drugim, jak i trzecim zbiorze. Kombajn ma bardzo dużo rozwiązań hydrauliczno-technologicznych. Zastosowane w nim głowice otrząsające, są to bardzo delikatne głowice 920, które zostały zaprojektowane przez naszych inżynierów i opatentowane, co powoduje, że owoce są bardzo delikatnie zbierane, nie są uszkadzane, nie uszkadza też krzewów w trakcie zbioru. Dodatkowo kombajn jest w tym roku wyposażony w dwa dodatkowe czujniki. Jeden czujnik, który służy do utrzymywania kombajnu na środku rzędu, które są zamontowane z przodu i z tyłu i połączony. Drugi czujnik jest do automatycznego podnoszenia się kombajnu przy zetknięciu z podsypką lub z glebą, tak aby nie uszkodzić przenośników i nie zniszczyć podsypki. Dodatkowych rzeczy mamy jeszcze z przodu kombajnu zamontowany wyświetlacz, który pokazuje operatorowi ciągnika, w jakiej pozycji są w tej chwili ustawione koła na maszynie. One wyświetla, czy są one ustawione w lewo, w prawo, czy też kombajn jedzie cały czas prosto. Jeżeli chodzi o sterowanie kombajnu, mamy dwie możliwości. Pierwsza z nich jest to tablica, którą obsługuje jeden z operatorów, który tutaj nadzoruje zbiór borówki. Pozwala ona na regulację prędkości głowic, regulację prędkości przenośników i regulację siły wentylatorów odwiewających nieczystości oraz joystick do pozycjonowania podestów. Można je podnieść, opuścić, zsunąć do siebie i rozsunąć. Dwa przyciski do podnoszenia i opuszczania ramy całkowitego kombajnu. Tak, jeżeli mamy bardzo wysoką podsypkę lub bardzo wysokie krzewy, możemy podnieść, żeby ta borówka nie spadała zbyt dużej wysokości. Oraz sterowanie kołami, gdzie mamy skręt kół w lewo, skręt w kół w prawo i wyśrodkowanie kół, czyli po naciśnięciu tego przycisku koła będą automatycznie wracały. Drugą opcją sterowania hydrauliką kombajnu jest bezprzewodowy pilon, który ma zasięg około 50 metrów. Są na nim te same funkcje, które są na tablicy, czyli mamy podnoszenie, opuszczanie kombajnów, rozsuwanie i zsuwanie tylnych podestów, podnoszenie, opuszczanie tylnych podestów, skręt kół lewo-prawo. Tutaj, aby koła wyśrodkować, czyli ustawić do pozycji prostej, należy przytrzymać oba przyciski naraz. I jedyna funkcja, której nie ma na tablicy, jest to ustawienie dyszla przedniego, czyli można też go przesunąć i odsunąć od rzędu za pomocą przycisków w pilocie. Jeżeli chodzi o wnętrze kombajnu, to tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, mamy nasze głowice 920. Jeżeli chodzi o same zmiany we wnętrzu kombajnu, to zastosowaliśmy teraz nowe palce z nieco innego materiału. One są bardziej giętkie, a jednocześnie są twardsze i bardziej wytrzymałe na obciążenia. Bardzo ważnym dodatkiem, który dodaliśmy, są te oto pałąki, które służą za czujnik naprowadzania kombajnu na rząd. Podczas gdy jeden z tych czujników się odgina, trafiając na przykład na podsypkę lub na bardziej rozrośnięty krzew, powoduje to automatyczny skręt kół, tak aby kombajn oddalił się i czujnik wrócił do swojej pozycji. I oba działają w tą samą, na tej samej zasadzie. Kolejną nowością w naszym kombajnie są czujniki służące do poziomowania kombajnu. Są one umieszczone tu z przodu na przenośnikach. Pozwalają one na automatyczne podniesienie się kombajnu, kiedy tutaj ten czujnik zacznie trzeć o ziemię, o podsypkę, powoduje podniesienie całego kombajnu, dopóki ta pozycja czujnika nie będzie wyprostowana, co pozwala nam nie niszczyć podsypki i też zabezpiecza to przed uszkodzeniem przenośników.
Nową rzeczą w zbiorze mechanicznym jest odpowiednie dostosowanie plantacji. Z takich najważniejszych czynników wpływających na bardzo dobry zbiór jest po pierwsze bardzo wąski dół plantacji, tak aby łuski zbierające nie otwierały się szeroko, bo to jest główny powód strat. Musi być też dobrana odpowiednia odmiana. Odmiany takie jak Duke, Sierra czy Rapper, które dojrzewają w miarę jednocześnie, nie dojrzewają na wiele razy, zbiera się je 3-4 razy maksymalnie, są bardzo dobre do zbioru kombajnowego. Muszą być to też odmiany twarde, ponieważ zbiór mechaniczny to nie jest zbiór ręczny, dlatego też ten upadek borówki może powodować jakieś niewielkie uszkodzenia, dlatego ta odmiana musi mieć odpowiednią strukturę komórkową, żeby ona była twarda i nie niszczyła się. Kolejnym ważnym aspektem, jeżeli chodzi o sam zbiór kombajnowy, jest dostosowanie szerokości podsypki. Podsypka nie może być zbyt szeroka. Jeżeli chodzi o samą wysokość podsypki, to nie za bardzo przeszkadza, ale jeżeli ta podsypka będzie miała bardzo dużą szerokość, powiedzmy powyżej 80-90 cm, to też będzie utrudniało zbiór kombajnowy, ponieważ możemy przy niskiej podsypce haczyć kombajnem i w ten sposób uszkodzić podsypkę. Rzeczą jest rozstaw rzędów i uwroci. Jeżeli chodzi o sadzenie rzędów, to powinno być to około dla naszego kombajnu 3 metrów, tak aby ciągnik bez problemu przejechał pomiędzy rzędami. Jeżeli chodzi o nawrocia, to powinno być to około 6-7 metrów, aby dało się płynnie nawrócić kombajnem. Kombajn jest wyposażony, tak jak już wiem, w skrętną oś, co nam pozwala zawracać. Właśnie mimo długości całego zestawu około 13 metrów, to pozwala nam on manewrować na około 6-7 metrach, tak aby w nim płynnie zawrócić i wjechać w następny rząd. Jeżeli chodzi o prędkość pracy kombajnu, w zależności od odmiany, od ilości owoców, jest to od około 0,6 km na godzinę do prawie 2 km na godzinę przy bardzo małej ilości owocu i bardzo dobrze dostosowanej do tego plantacji. Czyli tutaj w zależności od długości rzędów i dostosowania plantacji nawroci przyjmujemy, że możemy zebrać nawet około 2 hektarów w ciągu 8 godzin. Aktualnie pracujemy jeszcze nad rozwiązaniami, które pozwolą nam zmniejszyć uszkodzenia wewnętrzne borówki. Jednym z rozwiązań, które testowaliśmy, były szczotki, jednak one nie sprawdziły się nam w 100%. W tej chwili mamy w trakcie testów kolejne dwa rozwiązania, o których na razie nie możemy ich pokazać, bo jeszcze nie są gotowe, ale mają one spowodować, że borówka będzie upadała na bardzo delikatny materiał i nie będzie się uszkadzała wewnętrznie. Aktualnie cały czas prowadzimy pokazy i testy, dlatego jeżeli są Państwo zainteresowani zobaczeniem kombajnu, zapraszamy do kontaktu. Tu na dole powinien wyświetlić się numer do nas i adres e-mail, pod którym mogą się Państwo skontaktować z naszą firmą.